Siemano wszystkim, z tej strony Zwycięzca. Witam was w kolejnym materiale z epickich bitew. Pokazuję tą powtórkę nie dlatego, że to będzie dużo obrażeń. I nie dlatego, że to będzie jakoś zajebisty wynik. Znaczy, wynik może i będzie dość ciekawy, bo... zwróćcie uwagę też, ile będzie zanotowanych obrażeń i ile będzie... obrażeń niezanotowanych. Znaczy, no może tak, ile to będzie tutaj zanotowanych obrażeń oraz na stronie Waterplace, ile będzie. Jest to moja powtórka na GWS100 na mapie koło podbiegunowe. Tak więc i strzał na oślep. Trafiony strzał na oślep. Ponieważ tam stał Jack D. Tiger, jak dobrze pamiętam. Albo Grill. Bo nie no w każdym razie któryś ze strzałów na oślep trafiłem. Dobra, to jest powtórka razy 1. Przyspieszę to do razy 2. Kolejny był strzał Jack Tigera przed chwilą. Jack D. Tiger. No to ja chciałem przycelować. O, jest przycelowanie w Grilla. Grill wyłapał już ode mnie, z tego co pamiętam wtedy. No, kościół został na 60% HP. Wiesz, on za chwilę załadowany pocisk. Leci na oślep. Zniszczony. Czyli zebrałem mu 1500 bodajże HP. I tutaj czekam, żeby sobie ustalić, żeby załadować to tak. Bo jako, że na minimapce widać, że tamta strona przede mną jest dość mocno pilnowana. Dobra, teraz się zacząłem ruszać, żeby artyleria nie trafiła we mnie. Jak The Tiger jedzie. To nasz idiota w AMX 50B zaczął spamić. I teraz 121 się do tego dołączyła. Niestety nietrafiony strzał w Jack Tigera. Jack The Tiger. W Jack The Tigera. Się cofam, żeby utrudnić trochę celowanie artylerii. Cofnąłem się trochę. Niestety lewa strona całkowicie padła. Nasz lightweight zamiast podświetlać stoi nie wiadomo dlaczego w tym miejscu. W tym tutaj miejscu na minimapie. On ma 8% HP, widzę. No to ja stwierdziłem, że ja się obrócę. Zostało mi 11 pocisków. Tu właśnie napisałem, że lightweight masz podjechać na spota, ale już gościu zginął. Nasz Emil 2 zaczyna się wracać. Emil 2, czyli szwedzki czołg ciężki 9 poziomu. To próba przycelowania w Batchatilion. To skup muszę skupić, bo GWS to dość długo skupia. Próba przycelowania w Batchatilion nie udała mi się. Lightweight, T-54 Lightweight jest już na naszej bazie. E-75 ginie. Leci strzał w E-50M. Wyłapał za 1002. Czyli RNG słabe, bo powinien zejść na hita. Gość powinien na hita zejść ode mnie, od mojej salwy, bo wleciało bokiem w E50M. O, ja to zniszczyłem? Aha, Grilla 15. Widzę, że jestem wyspotowany, także gościu w Emilu 1 powinien pomóc. Nie wiem, czy... nie wiem, czy on wtedy się na mnie skupił, czy nie.
Tu już zacząłem klikać, żeby wystrzelić. Nie w to strony. I zginąłem od leoparda. Także zobaczymy się w wynikach końcowych powtórki. Okej, tak się prezentuje wynik końcowy powtórki. Linka do powtórki powinniście mieć w opisie do filmu. Tutaj, jeżeli chodzi o wynik drużynowy, jak widać, zanotowany był tylko strzał w E50M za 1000, za 1002, dokładniej. Tutaj, że było napisane, było zresztą, że widziany był strzał. WOT zanotował strzał za 1050, bo się jeszcze patrzyłem wtedy na E50M. Oraz zaliczył mi fraga w grilla, niestety nie zaliczyło mi obrażeń, nie pokazało mi wtedy obrażeń, za ile go trafiłem. A łączne obrażenia to jest 3018. Oddałem 5 strzałów, 3 trafiłem bezpośrednio i 3 spenetrowałem. Obrażenie od Splasha to są 2. Czyli ten grill oraz Jagged Tiger. Ten pierwszy blindshot wszedł w Jagged Tigera za 506. Czyli pierwszy strzał na ślepo wszedł za 506. Nasze dziesiątki nic nie zrobiły. GWS to zadał tylko 503, 509 obrażeń. Batchat 700. 121, niecałe 1000. I jest 7000. 1500 w zaokrągleniu. No grill też 1600 w zaokrągleniu. Słabo. MX 1600. MX30B. No tutaj jedynie niedużo, co prawda niedużo, bo niedużo, ale jest E50M jest lepszy niż i odrobinę ode mnie, jeżeli chodzi o obrażenia. Ja mam 3018, on ma 3777. To jest to... A nie, dostał dużego kalibru. Myślałem, że dostał duży kaliber. I wynik końcowy prezentuje się w ten sposób. Grałem na koncie premium, ponieważ konto premium na WoCie i na World of Warships jest powiązane. Za taką fajną bitewkę, mimo że wystrzeliłem chyba z trochę pocisku wystrzeliłem, wyszedłem na minusie 906, czyli nie aż tak dużo. Bez konta premium wyszedłbym na minusie 14 tysięcy, no, już trochę więcej. Także byłem na dwa strzały tutaj. Dwa razy mnie trafili, dwa razy mnie spenetrowali, no ale nie dziwię się z takimi poziomami i na artylerii. No, także w tym materiale to by było na tyle, także jak wam się odcinek spodobał, możecie zostawić kciuka w górę, napisać komentarz, jeżeli nie subujecie kanału, to możecie zasubować kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, na razie, no i cześć.